Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem Wam opowiedzieć kilka słów o oczyszczeniu Waszego domu. Możliwe, że macie dom jakieś kilka lat, możliwe, że się będziecie przeprowadzać do nowego domu. Także chciałem Wam dać kilka takich praktycznych informacji, jak po prostu spowodować oczyszczenie bardzo złych wibracji w danym domu przed wprowadzeniem się jeszcze. Także ja podam Wam przykład tutaj z Hiszpanii, jak moi koledzy kupowali zamek, który był bardzo zanieczyszczony właśnie w Brihuedze. I pierwsze co zrobili, rozrobili krowi kał z wodą i po prostu rzucali na ściany w kuchni, żeby po prostu zdezynfekować całą kuchnię, ponieważ budynek był zamknięty wiele lat, był po prostu zanieczyszczony nie tylko fizycznie, brudem fizycznym, jak również wibracjami, które były bardzo negatywne. Także jeżeli macie jakiś zamek, jakiś dworek, jakiś dom nowy, który żeście kupili, jest to dom stary i jest bardzo zanieczyszczony, pierwsze co polecam, krowi kał rozrobić z wodą i po prostu wypędzlować zwykłym pędzlem i po prostu porzucać ten kał rozmazać pędzlem dokładnie po ścianach, ponieważ to ma właściwości antyseptyczne i po prostu zdezynfekuje ten dane pomieszczenie. Również bardzo dobrym systemem tutaj w Hiszpanii jest dezynfekcja ścian za pomocą wapna, rozrobionego wapna białego i po prostu malowanie, oczyszczenie wpierw, oczyszczenie danych ścian i po prostu malowanie wapnem całego pomieszczenia na biało. To tak mniej więcej, to takie dwa proste systemy, jak jest naprawdę coś bardzo, bardzo zanieczyszczone, a drugim takim systemem to bym polecał wykadzenie danego pomieszczenia białą szałwią, jak również można wykadzić dane pomieszczenie zwykłym kadzidłem, które możemy kupić w jakimkolwiek sklepie esoterycznym. No, ja polecałbym ode mnie po prostu zrobienie też agnihotry, czyli po prostu takiej malutkiej ofiary ogniowej w danym pomieszczeniu, do tej ofiary w takim jakby piramidce metalowej wrzucamy drzewo, wrzucamy oczyszczone masło, wrzucamy również biały ryż. I dzięki temu, dzięki takiej agnihotrze dane pomieszczenie też po prostu ulegnie oczyszczeniu przez siłę ognia, które wydobędzie się w trakcie robienia agnihotry. Agnihotra, ja dodam od siebie, że była robiona od wielu tysiącleci w Indiach. Jest to system bardzo skuteczny na oczyszczenie danego pomieszczenia, danego domu, w wypędzeniu złych duchów, w wypędzeniu wszystkich złych astrali z danego miejsca, odprowadzeniu ich po prostu poza dom, żeby one po prostu nie były w naszym domu, tylko jeżeli już, to żeby po prostu wyszły z naszego domu. Jeżeli ktoś chce, ma jakieś problemy z duchami w danym domu, to ja proponuję po prostu ofiarować jedzenie wegetariańskie, najwyższe sobie Boga, i pozostawić malutki talerzyk z tym jedzeniem poza domem. I to spowoduje, że po prostu te duchy tam przyjdą w nocy, ale one po prostu spróbują tego ofiarowanego jedzenia i już nie będą Wam przeszkadzać w Waszym domu. To jest taki system, który jest w Indii. No i jest też bardzo praktyczny, ponieważ duchy nie przeszkadzają danym osobom w danym domu. Jeszcze takim jakby taką uwagą, z którą Wam chciałbym się podzielić, to jest to, że niektóre domy, które kupujecie, w których mieszkacie, przeszli właściciele tych domów, mieli niekiedy niezbyt dobre sentymenty. Możliwe, że tam były różne awantury, że tam były różne takie sentymenty dosyć niskie wibracje i po prostu to wszystko się niestety, drodzy kochani, koduje w murach i w meblach we wszystkim, co się znajduje w danym pomieszczeniu. Wszystko po prostu ma taką tendencję do kodowania. Tak ściany, jak również meble, jak również szyby, jak również lustra. Wszystkie te wibracje są kodowane, prawda? Tak, żeby jeżeli już naprawdę się wprowadzacie do jakiegoś starego domu, to ja bym proponował Wam wymianę mebli.
wymianę dokładną wszystkich po prostu akcesoriów, które są w środku w tym domu. Dlaczego? Ponieważ te stare wibracje niekiedy jakby programują waszą własną rzeczywistość. Wy jesteście osobami niekiedy młodymi, wprowadzacie się do nowego jakiegoś domu, nie czujecie się tam dobrze, jesteście jakby, macie jakieś bloki energetyczne, macie jakieś sentymenty dziwne, jakąś depresję i to już jest taki symptom, że mniej więcej dany dom jest zanieczyszczony astralnie, jest zanieczyszczony duchami, dlatego właśnie wam, drodzy kochani, polecam przede wszystkim oczyszczenie tego domu pod względem energetycznym, czyli po prostu albo kadzidło, albo biała szałwia, albo Palo Santo tak zwane, które jest z Brazylii, albo jakiekolwiek inne kadzidło, które możecie kupić, które jest dostępne w waszym otoczeniu, pomoże wam w tym, by ta atmosfera po prostu się uzdrowiła. Ja jeszcze dodam z poprzednich programów, że proponowałem rozłożenie w kubkach soli zwykłej, zalanej octem winnym. To też jest sposób, żeby oczyścić negatywne sentymenty, negatywne emocje, które były w danym pomieszczeniu poprzednich właścicieli. To właśnie, drodzy kochani, właśnie ten ocet winny, który stoi 2, 3, 4 dni w waszym pokoju, on oczyści wszystkie emocje, które były właśnie w danym pomieszczeniu. Także polecam wam właśnie ten system, to jest bardzo tani system, sól jest bardzo tania, nie jest droga. Jak również ocet możecie kupić w jakimkolwiek supermarkecie i po prostu i dokonać takiego oczyszczenia octem winnym i solą. Co jeszcze tutaj dodać? Jako osoby, że przychodzicie do tego domu, też by było osobiście się oczyścić z wszelkiego rodzaju wibracji negatywnych, które wnosicie z zewnątrz, z miasta, z ulicy, z parku, czy gdziekolwiek żeście byli wcześniej. Także, żeby osobiście się oczyścić, polecam wam peeling ze soli, czyli po prostu sypiecie soli do kubka, zalewacie zwykłą ciepłą wodą i tą sól nakładacie na całe ciało lub też możecie stosować kąpiele z dodatkiem soli. Te kąpiele po prostu spowodują, wszystkie emocje od was odejdą, ciało się zrelaksuje i no, mniej więcej wyjdziecie jak nowi po tej kąpieli. To były takie proste systemy na oczyszczenie waszego domu. Ja dodam, że to jest bardzo istotny faktor, ponieważ jeżeli dom nie jest oczyszczony pod względem energetycznym, będą występować kłótnie, będą występować awantury, będą perturbacje, ponieważ będą tam byty, które się nam będą podczepiać i będą pobierać naszą energię. Także to jest faktor numer jeden, żeby oczyścić wasz dom. I nie ignorujcie tego faktu, ponieważ to jest bardzo istotne, żeby wasz dom był czysty. Domy, które są zagracone, domy, które są nieczyste, niesprzątane, gdzie wszystko jest rzucane na kupę, gdzie wszystko jest zmieszane, gdzie jest bałagan, no po prostu tam będzie nie tylko siedlisko insektów i złych wibracji, ale to będzie po prostu też niehigieniczne, jak również byty będą miały łatwy dostęp do was, jeżeli macie dom, który jest zabałaganiony, brudny i nieczysty. Także na marginesie chciałem skomentować wam, drodzy kochani, że pod naszym YouTube'em znajduje się link do naszych aukcji, do naszych odpromienników Aronit. Właśnie one tak wyglądają, to są nasze odpromienniki. Jeżeli osoby są zainteresowane, mogą zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.